uważam, że jest no, na pewno dziesiątce gdzieś gmin, która tak znakomicie wykorzystuje te środki. W Wielkopolsce to jest gmina, która posiada najwięcej sołectw, bo to są 43 sołectwa. Ja wiele razy w Warszawie mówię, że jak jestem na gminie Wągrowiec, to co tam kilka miesięcy jestem w nowo otwartej świetlicy czy remizie. No, gmina z wójtem Przemkiem Majszarkiem jest mistrzem co do wykorzystania środków unijnych, szczególnie na obszarach wiejskich. Czy ten fakt właśnie wykorzystania środków był jednym z powodów przyznania najwyższego odznaczenia partyjnego panu wójtowi? To jest, tak szczerze mówiąc, najwyższe odznaczenie w Polskim Stronnictwie Ludowym. To jest medal imienia Wincentego Witosa. Natomiast to jest jedna z form odznaczeń. W Ruchu Ludowym w PSL-u funkcjonuje od ponad 20 lat. Bardzo czynnie w Towarzystwie imienia Stanisława Mikołajczyka widać, że program Polskiego Stronnictwa Ludowego, w ogóle Ruch Ludowy jest mu bardzo bliski. Uważam, że tu na ziemi wągrowieckiej wiernie kontynuuje to, co kiedyś tu rozpoczął Stanisław Mikołajczyk, który gospodarstwo miał w Międzylesiu, więc uważam, że znakomicie wykorzystuje te wartości program w swojej działalności i aktywnie uczestniczy i w Polskim Stronnictwie Ludowym, ale też w Towarzystwie imienia Stanisława Mikołajczyka. Tak się okazało, że rolnictwo z takiej branży kiedyś trochę pomijanej stało się kołem zamachowym eksportu. Jak jest ten eksport i jakie są jego czułe punkty? Bo mimo tej dynamiki jednak są pewne drażliwe sprawy. Tak, w porównaniu z rokiem 2003 dynamika eksportu to jest około pięciokrotnie. Natomiast największa dynamika jest w sektorze rolno-spożywczym i mamy największą dynamikę w saldzie, czyli w tym dodatnim wyniku w handlu zagranicznym, który za rok bieżący przekroczył, uważam, to 5,5 miliarda euro. To zaskakuje wszystkich. Przypomnę, że za ubiegły rok niezależne czasopismo The Warsaw Voice przyznało hit roku właśnie krzesło roku polskiej żywności. I oczywiście to się przekłada na miejsca pracy. Świetnie wieś rolnicy wykorzystują środki unijne. To od początku wykorzystania tych środków do końca bieżącego roku to jest około 200 miliardów polskich złotych, łącznie z funduszem rybackim. Czyli ten sektor, gdzie się nadaje tempo rozwoju polskiej gospodarki, tworzenia miejsc pracy, 1/4, 1/5 żywności wyjeżdża z Polski. Polska żywność ma znakomitą renomę i w Unii Europejskiej to jest około 3/4 naszego eksportu, ale też rynki dalekie, na przykład trzykrotnie wzrósł eksport wieprzowiny na rynek chiński, ale także Japonia, Korea Południowa, więc rośnie prestiż i rola tego sektora i pan redaktor ma rację, że do niedawna jeszcze tak trochę żartobliwie rolnictwo, nasza żywność. Przypomnę taką scenkę, kiedy może gdzieś z 15 lat temu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, kiedy studenci nas się pytali, a co jak będziemy mówić, czy będziemy handlować? Ja mówiłem, że to będzie polska żywność, bo mamy świetne warunki. Student odpowiedział, mówi nie, najwyżej będziemy te krasnale gipsowe, które stoją przy drodze. I to się wszystko dzisiaj potwierdziło. To zaskakuje analityków. I proszę zwrócić uwagę, że gdyby tak inne działy gospodarki 1/5 swojej produkcji sprzedawały na zewnątrz, to miejsca pracy pozostawałyby tutaj, nie musiałyby te setki tysięcy, szczególnie młodych ludzi, wyjeżdżać z Polski. Oczywiście królestwem tego rolnictwa dalej jest Wielkopolska. Właśnie z punktu widzenia Wielkopolski, takim dosyć poważnym punktem w tym eksporcie to są sądy, jak mówię do niej, to są drugi pomysły. Nie, będziemy niestety pomidory z południa Wielkopolski, no i tam jeden wieczorki mamy. Największy hit to są właśnie jabłka i
soki jabłkowe i do Niemiec, i do Wielkiej Brytanii, a jabłka gdzieś 1/4 naszego eksportu do Federacji Rosyjskiej, ale jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję drobiu, może gdzieś na drugim miejscu, jeżeli chodzi o eksport w Europie. Produkcja jabłek to jest pierwsze miejsce co do produkcji eksportu w Europie, trzecie miejsce w świecie, ale mamy świetny sektor produkcji mleczarskiej, tak, świetne wyroby mleczarskie, które nie tylko rynek europejski, ale rynki dalekie, światowe, Afryka i Chiny i tak dalej. I tylko polskie mleczarki? Tak, oczywiście, że tak. Nie będę ich wymieniał, ale one są znaczącym eksporterem. Ale też proszę zwrócić uwagę na warzywa i owoce i te mrożone. Na przykład pieczarki. Jesteśmy największym producentem pieczarek w Europie. Także polska żywność ma znakomitą renomę. Pieczarki to jest zachodnia Polska? To jest głównie tutaj powiat grodziski, Wielichowo. To jest takie największe zagłębie produkcji pieczarek, ale jednocześnie zorganizowanego przetwórstwa, bo wiadomo, eksport to są słoiki i tak dalej. Ale też wyroby cukiernicze, czekoladowe. Jesteśmy no, wysokimi producentami, eksporterami, na przykład kawę. Świetnie palimy kawę, ale też mamy nadwyżkę w eksporcie rzepaku, zbóż. Także ta produkcja wszechstronna. Mamy kłopoty z sektorem wieprzowiny, to szczególnie wielkopolskie trzeba podkreślić. Natomiast w nowym programie 2014-2020 w takim działaniu modernizacji gospodarstw priorytetem będą inwestycje właśnie w chlewnie, w prosięta i tu przewidujemy nawet dofinansowanie do 1,5 mln zł do jednego gospodarstwa, bo warto tą produkcję odbudować, bo jest bardzo duże zainteresowanie w świecie właśnie polską wieprzowiną. Trochę problemów jest w relacjach z Federacją Rosyjską. Na bieżąco to analizujemy. Byłem na rozmowie z ministrem Nikołajem Fiodorowym w Moskwie, ale chciałbym podkreślić, że te problemy, które występują z żywnością, one nie dotyczą Polski. Polska nie jest tutaj takim największym państwem, które ma problemy z tą żywnością. Mają państwa w Unii Europejskiej. Ale współpraca naszych służb i służb weterynaryjnych, fitosanitarnych z Federacją Rosyjską jest dobra i uważam, że sobie z tymi problemami poradzimy. Natomiast jeżeli chodzi o Federację Rosyjską, za rok bieżący będą gdzieś trzecim naszym importerem w ogóle ze wszystkich państw. A jeżeli chodzi o nadwyżkę w eksporcie, będą na drugim miejscu po Niemczech. I tutaj mamy bardzo wysoką nadwyżkę, czyli jest to bardzo taki opłacalny ten import. I też proszę zwrócić uwagę, że nie przeszkodziły nam te relacje z południowymi sąsiadami, Czechami czy Słowacją. Chociaż oni zgłaszali zastrzeżenia. Tak, ale to się obróciło przeciwko nim. Na Słowacji mamy dynamikę eksportu gdzieś około 17%. Do Czech około 7%, natomiast ich eksport do nas, czyli sprzedaż, spadła zdecydowanie i nasz bilans handlowy w tej sytuacji się poprawił. Ja dawno ministrom rolnictwa tych państw tłumaczyłem, że to, co próbują robić, tą nieuczciwą konkurencję prowadzą, taką kampanię negatywną, że to się obróci przeciwko nim i dzisiaj to się potwierdziło. Także jeżeli chodzi o tą wymianę handlową, bo to świadczy o tym, że nasza żywność jest coraz lepiej postrzegana w świecie, to my w tym roku sprzedamy na zewnątrz za około 19,5 miliarda euro. To będzie rekordowa sprawa, to jest dynamika eksportu dwukrotnie wyższa jak całego naszego eksportu i osiągniemy nadwyżkę około 5,5 miliarda euro i drugiej dziedziny w takiej naszej gospodarce nie ma. Ja widzę tu jeszcze duże możliwości, jest duży potencjał, przykład Wielkopolski o tym świadczy i co bym jeszcze podkreślił, to że powoli podchodzimy do podjęcia decyzji co do budżetu na wspólną politykę rolną na lata 2014-2020. Mamy w sumie dobry budżet i mimo różnych krytycznych opinii
będzie to budżet większy aniżeli w obecnej perspektywie i na modernizację gospodarstw, i na przetwórstwo, i na modernizację wsi, tak jak jesteśmy dzisiaj w Siennie, gdzie, proszę zwrócić uwagę, w jednej gminie w ciągu około 10 lat około 50 inwestycji, prawda, w jednej gminie, czyli tu możliwości są, zależy jak samorządy to wykorzystają. Panie ministrze, jeszcze zapytam, czy ministerstwo monitoruje, jakie są skutki, jeżeli chodzi o eksport wołowiny po decyzji o zawieszeniu uboju rytualnego? Po zabronieniu uboju na potrzeby gmin religijnych, głównie żydowskich, ale też muzułmańskich, czyli ubój szechita i halal. Są to skutki negatywne. Jeżeli chodzi o spadek naszego eksportu, to najlepszym przykładem jest Turcja. Tam mieliśmy bardzo duży udział. Ten spadek eksportu spadł około 60% w bieżącym roku. To nie była dobra decyzja. Zresztą teraz rozgorzała na nowo dyskusja. Tym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny, tym się zajmuje i Komisja Europejska i czekamy na stanowisko, bo te rozwiązania, które w Polsce zostały przyjęte, poszły za daleko. Natomiast zwrócę uwagę na jedno, że niektóre ugrupowania, które zabiegają o poparcie rolników, mieszkańców wsi, warto przypomnieć, jak zagłosowały. Niestety tutaj rolników zostawiły na lodzie i to jest minus tej całej sprawy, mimo że ja jako minister przeprowadziłem ten projekt jako projekt rządowy i tutaj no, wiadomo jakie było głosowanie, zabrakło głosów, mimo że wykonałem kapitalną pracę, rozmowy z klubami, z szefami tych klubów. No jakie głosowanie jest to wiadomo, jeszcze raz podkreślę, że partie, które tak powołują się na dbałość o rolnictwo, tutaj rolników zostawiły samych sobie. Czy rok 2014 będzie rokiem szansy, czy pewnego zagrożenia dla producentów, dla hodowców bydła mlecznego, bo to jest ostatni rok, kiedy będzie kwotowanie? Jeżeli chodzi o rok 2014, jeżeli chodzi o wydawanie środków krajowych, będzie podobny on do roku 2013 ze względu na opóźnione przyjęcie budżetu. Będzie to rok przejściowy i generalnie będzie to podobnie jak w roku bieżącym. Natomiast kwoty mleczne jeszcze będą w roku 2014 do 2015, mimo że Polska jako państwo najbardziej zabiegało o to, żeby te kwoty utrzymać do 2020 roku. Uważam, że mieliśmy w tym wszystkim rację. Natomiast dzisiaj już pracuje się nad rozwiązaniami w ramach tak zwanego pakietu mlecznego, czyli podpisywanie umów kontraktacyjnych. Głównie to będzie, no, takie preferencje będą do zakładów mleczarskich, gdzie rolnicy nie są udziałowcami, czyli nie tak jak w spółdzielniach mleczarskich, ale będą działania ochronne. One szczególnie w tych rejonach, gdzie ta produkcja jest bardziej rozdrobniona, mniej zorganizowane spółdzielnie mleczarskie, bo rozmawiając w Brukseli, to oni mają świadomość, że wiele województw to jest zagrożeniem dla zachodniej produkcji, jeżeli chodzi o koszty i tak dalej. Także trzeba dostosować się do nowych warunków, ale też przewidujemy działania inwestycyjne w modernizacji gospodarstw gdzieś od minimum 25 krów, także będziemy starali się wesprzeć tutaj inwestycyjnie tą produkcję mleka. A czy to oznacza, że przewiduje się, że ceny mleka spadną? Tutaj nie ma przewidywań, natomiast dzisiaj ceny mleka w Polsce są rekordowo wysokie. Najwyższe jeszcze takich nie było. Tu właśnie znam producentów w samym Siennie, rozmawiałem z jednym z nich i on otrzymuje około 2 zł za 1 litr mleka. No to są już rekordowe sprawy, natomiast warto będzie to stabilizować. Uważam, że najgorsze w rolnictwie i dla produkcji rolnej to są wahania, radykalne skoki, zmiany tych cen, więc ważniejsza jest stabilizacja. Uważam, że należałoby już ustabilizować tą cenę, bo ona już za dużo rosnąć nie może. Uważam, że ona już nie będzie rosła, bo też są możliwości ograniczone
konsumentów, ale jak widzimy, jest duże zapotrzebowanie na produkty mleczne w świecie, bo przecież my handlujemy gdzieś koło miliarda euro, to jest eksport w tej branży, też mamy nadwyżkę. Także trzeba poczekać, ale dla producentów według mnie lepsza jest stabilizacja na jakimś średnim poziomie, aniżeli rekordowe ceny i później znowu tąpnięcie, bo rolnictwo bardzo trudno na to reaguje. Wiemy, że w Wielkopolsce było ponad 5 tysięcy wniosków. Gdzieś jest w granicy na zielonej liście 700. Tak. Wiem, że pan minister tam jakieś środki dołożył. A co z tym pozostałymi? Jak Wielkopolska może liczyć, czy będzie szansa, że powiedzmy chociaż połowa, czy ponad połowa, nie wiem, no tak trudno mi powiedzieć. Ja osobiście złożyłem, jestem 1980, także mnie to trochę nie cieszy, ale mógłby pan minister... Czyli tak, oczywiście, jestem gotów. Tak, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o modernizację gospodarstw, tutaj zanim zostałem ministrem, zostały przygotowane pewne rozwiązania, które nie były korzystne dla większości województw. Wstrzymałem ten nabór i przywróciliśmy koperty finansowe na wszystkie województwa, które no, miały pewną pulę, a z niej nie skorzystały. W ten sposób Wielkopolska zyskała około 100 milionów polskich złotych i słusznie chętnych na tą modernizację jest więcej. Większość do tego naboru się nie załapie, bo środki zostały już w całości wykorzystane, już w tej perspektywie takiego naboru nie będzie. Natomiast będzie nabór w nowej perspektywie, ale w moim przekonaniu po zatwierdzeniu programów informatycznych, akredytacjach będzie miał miejsce no, gdzieś w 2015 roku, gdzieś w początku tego roku. Także nie da się wszystkich obsłużyć gospodarstw i w sumie w skali polskiej jest około 10 tysięcy. Natomiast 66 tysięcy gospodarstw korzysta z tej modernizacji. To jest około 16% całego programu, więc trzeba będzie poczekać na nowe rozdanie. Przy czym w nowym rozdaniu 2014-2020 większą uwagę zwrócimy na inwestycje gospodarstwa w produkcję zwierzęcą, nie zakup prostych maszyn czy ciągników, bo chcemy odbudować stado trzody chlewnej przez maciory, przez prosięta, ale także w związku z likwidacją kwot mlecznych wesprzeć inwestycje w produkcję mleka, ale także wołowiny. Na pewno większą uwagę będziemy zwracali na wspieranie rolników, którzy zajmują się nie tylko produkcją roślinną, ale i zwierzęcą. Panie ministrze, a czy nie byłoby takiej możliwości, żeby te wnioski z Wielkopolski, bo Wielkopolska jest tu głównie ilościowo, tych wniosków ma bardzo dużo, przełożyć na następne lata bez pisania nowych wniosków? Nie, to jest niemożliwe, bo nowy będzie program, będą nowe zasady. W nowej perspektywie nie tylko każda oś, ale każde działanie będzie szczegółowo zatwierdzane przez Brukselę, czyli te wnioski, które są, one zakończą swój żywot i nabór będzie na nowe przedsięwzięcia. Zresztą, tak jak powiedziałem, priorytet to będą inwestycje w chlewnie, żeby odbudować stado trzody, bo mamy zapotrzebowanie na świetną markę polskiej wieprzowiny, natomiast tutaj trzeba zainwestować. Mieliśmy parę dni temu spotkanie na takim wysokim szczeblu. Wiem, jakie decyzje już na dzisiaj mam podjąć. To samo, jeżeli chodzi o produkcję mleka, czyli te zasady się zmienią i będzie nowy nabór. Panie ministrze, a jak to wygląda z mojego punktu rolnika? Po prostu chodzi mi o tę modulację. Na początku się mówiło przy wstąpieniu do Unii, że będziemy dążyć do wyrównania wartości dopłat z krajami zachodnimi, a od ubiegłego roku, akurat w moim przypadku, ponad 5 tysięcy zostało mi zabrane. W tym roku dostałem decyzję niedawno, też ponad 5300 zostało zabrane. Czemu ta modulacja ma służyć? Czy ma karać tych rolników, którzy chcą produkować? W przypadku moim ja rozwijałem gospodarstwo od 9 hektarów, mam 100 hektarów. I to dosłownie ja to odczuwam, że
nasze państwo mnie za to karze, że ja się rozwijałem przez 30 lat. Pytanie jest jasne, proste. Modulacja nie dotyczy jednego państwa, dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. Została podjęta przez Komisję Europejską w związku z tym, że już w budżecie Unii nie ma jakichś rezerw. Przy czym modulacja ostatnia będzie obowiązywała w roku 2013. Od 2014 jej nie będzie. Natomiast wprowadza się mechanizm dyscypliny finansowej. Jak zabraknie środków, to też będzie czynnik ten taki korygujący, który w tym roku też jest wprowadzony, ale w gospodarstwach powyżej 2000 hektarów to są decyzje na poziomie Unii Europejskiej, bo przecież słyszymy, że co posiedzenie Parlamentu Europejskiego to jest zwiększany budżet, jeżeli chodzi o wydatki. Wszystkie rezerwy się zakończyły w tym zakresie. Natomiast jeżeli chodzi o płatności, to proszę zwrócić uwagę, że przed szczytem w Brukseli 7-8 lutego bieżącego roku, na którym byłem, miałem wielką przyjemność być i tam skutecznie zawalczyłem interesy polskiej wsi i rolników, to przed tym propozycja Unii przewidywała, że tych płatności na 1 hektar będzie około 215 euro. Natomiast jak już była propozycja, to gdzieś dla Polski kilka euro za 5-6 lat. Natomiast wynegocjowaliśmy warunki, które dzisiaj już są przyjęte tu z panem premierem, żeśmy uzgodnili, że ta płatność będzie minimum około tych 240 euro na 1 hektar. To jest każdego roku na każdy hektar ponad 20 euro więcej. Natomiast to się powoli będziemy zbliżali do średniej. Jeszcze jej nie osiągniemy. Natomiast w państwach tych o wysokich płatnościach jest zmniejszenie płatności o 10-15 i więcej procent. Ja uważam, że podejdziemy gdzieś pod koniec tej perspektywy gdzieś do poziomu 90, tam kilka procent średniej unijnej, jeżeli chodzi o płatności. Tu pan ma rację, nie ma pełnego wyrównania, jeżeli chodzi o płatności, no bo spór był podstawowy, wiele państw, nikt się nie chciało zgodzić na wyrównania. Największymi przeciwnikami zwiększenia budżetu na wspólną politykę rolną była Wielka Brytania, były Niemcy, była Dania, bez nich się budżetu nie uchwali. Ale chciałbym podkreślić tak, w tych gorących dyskusjach odnośnie nowej perspektywy, Polska będzie miała największy budżet ze wszystkich 28 państw Unii Europejskiej, bo to jest około 106 miliardów euro. Na drugim miejscu będzie Francja. Jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną, Polska będzie na 5. miejscu. Na 1. miejscu, jeżeli chodzi o inwestycje w gospodarstwa, wieś, przetwórstwo. Na 6. miejscu, jeżeli chodzi o płatności. Czyli generalnie my swoją pozycję poprawimy i będziemy mieli około 42 miliardów euro na rolnictwo, na polską wieś, na przetwórstwo, na modernizację wsi. I utrzymamy to wysokie tempo właśnie rozwoju rolnictwa, przetwórstwa i polskiej wsi. Oczywiście. Rozumiem, że Polska jako taka zyska fundusze, bo Polska też jest dużym krajem stosunkowo do innych mniejszych, bo jeżeli to przeliczyć na powierzchnię, to te pieniądze tak bardzo efektywnie nie wyglądają. Nie wiem, jak się przeliczy na hektary, to będzie podobna sytuacja gdzieś na około 5. miejscu. Czyli aha, to w całej Unii to nie jest tak. Także tu Polska poprawi swoją konkurencyjność, ale pełnego wyrównania nie będzie, bo nie było zgody. I kompromis osiągnięty w Luksemburgu, uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Rady, tak jak i na szczycie w Brukseli. Gdyby tu nie doszło do kompromisu, wtedy nie ma budżetu wieloletnich i co roku prowizorka, to jak planować inwestycje, więc w sumie ten kompromis jest korzystny. Możliwość skorzystania z tego będzie, a wiemy doskonale, że oprócz środków unijnych ważna jest własna praca, wkład i jak widać polscy rolnicy sobie i przetwórcy nieźle z tym radzą, a i mieszkańcy wsi, co najlepiej widać na przykładzie gminy
Wągrowiec, prawda, i tutaj Siedna, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Często to podkreślam, że jak jestem na gminie Wągrowiec, co kilka miesięcy zawsze spotykamy się w innej wiosce, w innej otwartej świetlicy i tak dalej, czyli widać, że można z tego korzystać. I podobne warunki będą w latach 2014-2020, ale też warto podkreślić, że jest pełna świadomość, że już następnego budżetu takiego już być nie może. Ale chciałem podkreślić jeszcze to, że uczestniczyłem na szczycie w Brukseli 7-8 lutego na prośbę pana premiera Donalda Tuska, jako jedyny minister z 27 państw. Tam żeśmy wynegocjowali dobre warunki, parę dni temu mieliśmy spotkanie, one się potwierdzają. To nie będą rewelacyjne, bo wiem, że polska wieś, rolnictwo przed Polską stanie jeszcze trzykrotny taki budżet. Natomiast te warunki są lepsze jak w obecnej perspektywie. Uważam, że je dobrze wykorzystamy. Zbliżamy się do Betlejem, do Domu Chleba, do Świąt Bożego Narodzenia. Gmina i miasto Wągrowiec są bardzo bliskimi gminami i dla wszystkich mieszkańców życzę radosnych tych Świąt Bożego Narodzenia, takich rodzinnych. Życzę, żeby to ciepło, światło z Betlejem dodawało siły i spowodowało radość i na święta, ale i wszelakie pomyślności w nowym 2014 roku.